Pokaz wyszkolenia psów służbowych, pokaz specjalistycznego umundurowania, oględziny miejsca zdarzenia oraz szkolenia strzeleckie. Czy już wzbudziliśmy Państwa ciekawość? To tylko kilka propozycji dla uczniów klas mundurowych po to, by ich przekonać do wyboru zawodu policjanta. Karolina Komada. Dla niektórych to już kolejne, bliższe spotkanie z policjantami. Dla innych to pierwsza taka szansa. Właśnie w naszej szkole przy ulicy Webera było organizowane służby z policjantami z drogówki. No i poznaliśmy mniej więcej, jak wygląda drogówka. No i to było też bardzo fajne doświadczenie, bo można było tak z zaplecza poznać, jak to wygląda. Taka praca, która jest ciekawa, ale też ma swoje elementy rutyny. Jakoś od małego chciałem zostać jakimś mundurowym. Jeszcze nie wiem, jaki kierunek, ale tak jak mówię, na przykład te pokazy mogą w jakiś sposób pomóc określić i wybrać to, co bym chciał robić. A pokazów było dużo, m.in. koncert orkiestry policyjnej, pokaz musztry, pokaz wyszkolenia psów służbowych czy pokaz specjalistycznego umundurowania. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z uzbrojeniem lub pojazdami. Wszystko po to, aby przekonać młodzież do wyboru tego zawodu. Komenda Wojewódzka na przestrzeni ostatnich kilku lat średnio rocznie pomiędzy 600 a 800 osób przyjmujemy do policji. To jest taka mniej więcej średnioroczna. Ubiegły rok był rokiem szczególnym, bo odeszło z naszych szeregów na Śląsku ponad 1000 osób. To spowodowało dość spore braki kadrowe, no i stąd szukamy wszelkich możliwych sposobów do tego, żeby jak najszybciej uzupełnić te braki kadrowe, żebyśmy pracowali w pewnym komforcie i żeby nikt nie odczuł tego, że tych policjantów jest troszeczkę mniej. Przed potencjalnymi kandydatami jednak długi proces rekrutacji, składający się z 5 etapów. Każdy z nich sprawdza inne cechy, nie tylko te sprawnościowe. Na pewno warto być otwartym człowiekiem, bo policjant to osoba, która będzie się spotykała z różnymi ludźmi, więc te umiejętności interpersonalne, komunikacyjne bardzo często są istotne. Na pewno trzeba być odpornym na stres. A jeśli chodzi o pozostałe cechy, to tak jak mówię, jest wiele rodzajów służb, do każdej z nich potrzebne i pożądane są troszkę inne cechy. Dlatego absolutnie nie można stwierdzić, że nie nadaje się ktoś do policji. Osoby, które zdecydują się związać swoje życie ze służbą, mogą wybrać wiele specjalności. Każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru są oddziały patrolowo-interwencyjne, służby kryminalne czy służby specjalne. Służba wiąże się z ogromnymi możliwościami rozwojowymi, ale też finansowymi.